Bzieć. Obecny. Dolny. Jest. Parkowski. Jestem. Woźniak. Jestem. Zieziula. Nie ma. Gdzie jest? Osa go ugryzła. Nie ciekawi panią w co? Ciekawi panią. Wiadomo w co. Robciu, proszę bardzo. Nos. Temat dzisiejszej lekcji. Z czego jesteśmy dumni? Proszę bardzo. Ja? Z Małysza. Dobrze. I z drugiego miejsca Dyty Górniak na Eurowizji 9 lat temu. No i z żubrów w Puszczy Białostockiej. Wiec. Dobrze. Jesteśmy przede wszystkim dumni, proszę pani, z nas, o, z młodzieży, no, ponieważ znamy swoją historię i szanujemy naszych ojców, którzy 30 lat temu obalili komunizm. 25 lat. 25, jeśli koło to obchodzi. Nie mów tak, Mikołaj, nie możesz tak mówić. Dzięki temu wydarzeniu możesz mówić, co zechcesz teraz. A to mogę, czy nie mogę? Właśnie. Możesz, ale nie mów. No właśnie zwycięstwo Solidarności. Ani w te, nie wiadomo. Dobrze, zmieniam zdanie, nie możesz i zamknij wreszcie jadaczkę. No, proszę bardzo, chłopcy, z czego jeszcze możemy być dumni? Możemy być dumni z Ryszarda Rynkowskiego. Dlaczego? A trzeba to uzasadniać? Trzeba. To wycofuję się z pana Ryszarda. Możemy być jeszcze dumni, proszę pani, że mimo gigantycznych zniszczeń wojennych zdołaliśmy odbudować naszą stolicę. No i że Wisła tak dzielnie walczyła z tym pana Tinejkosem o Ligę Mistrzów. Ja jeszcze, chłopcy, dodam, że powinniście być dumni. Dodam elektrodam. Powinniśmy być dumni z polskich nauczycieli, którzy za 1200 miesięcznie uczą młode pokolenie w poczuciu jakiejś niejasnej, ale jednak misji. Dobrze, chłopcy, teraz odwróćmy pytanie. Z czego z kolei nie powinniśmy być dumni? Nie powinniśmy być dumni, proszę panią, z tego, że naszą stolicę odbudowaliśmy ohydnie. No tak, że ta Wisła Kraków to się strasznie sfrajerzyła. Strasznie. Niestety nie możemy być także dumni z Roberta, Matei i Wojciecha Skupienia lub Skupnia. Bo nie mamy takich podium na 30 miejsc. Również nie możemy być dumni z tego, że 10 lat od uruchomienia nie można się dodzwonić na numer 112. A kto mieszka po 112? Ryszard Rynkowski. Pewnie wyszedł. Ale przede wszystkim nie możemy być dumni z poziomu nauczania. Tak, to skandal! Niestety. Zgadzamy. Nauczyciele tak. Nic nie umieją, a biorą za to ogromne pieniądze. Mają tak, wille, jachty, kokosy. Proszę panią. Kokosy. Latają samolotami. I śmieją się z nas. Za 1200 kuźwa miesięcznie? Parkowski. Obecny. Woźniak. Jestem. Zieziula. Nie ma. Gdzie on znowu się podziewa? Dostał się do Sejmu. Wygrał wybory. Proszę o spokój, chłopcy. Temat dzisiejszej lekcji, porozmawiamy dzisiaj o finansach. Załóżmy głąby, że ktoś kiedyś błędnie w przyszłości uzna, że się do czegoś nadajecie i da wam pracę. Załóżmy, że bezpośrednio po szkole nie traficie do więzienia, gdzie jest oczywiście wasze miejsce i będziecie zarabiać jakieś pieniądze, drobne, ale zawsze pieniądze. I moje pierwsze pytanie, w co te pieniądze można zainwestować? Mogę ja? Możesz wziąć, ale jeśli chcesz powiedzieć, że te pieniądze można zainwestować w kobiety i alkohol, to lepiej się zamknij. Aha, no to wybieram milczenie. I dobrze. Proszę bardzo, czy któreś z was było kiedyś w banku? Ja byłem w banku z tatą. Bardzo ładnie, Robcie, jak ci się podobało? Tak średnio, było strasznie gorąco, cały się zgrzałem. Pewnie klimatyzacja się popsuła, prawda? Nie, to przez tę kominiarkę. Proszę, dobrze, Robciu. Za ten głupi żart dostajesz pałę na dzień dobry. Jaki żart? A ja ponawiam pytanie, czy ktoś był kiedyś w banku, Matoły? Ja byłem w banku, ale był zamknięty, bo w środku był Robert z tatą. Bardzo możliwe. Dobrze, druga pała. Kto jeszcze chce się doigrać? Ja, proszę pani, byłem w banku. Bank służy do przechowywania naszych oszczędności. Można tam lokować swoje lokaty. Brawo, Przemuś. Jesteś świetnie przygotowany. Jesteś moją jedyną maleńką pieczareczką, która wyrosła na tym klasowym oborniku. Skumplowali się pieczarka i stary grzyb. Coś mówiłeś, Woźniak? Tak, mówiłem, że w bankach zaciąga się kredyty. Tak, to prawda. Moja babcia bez przerwy to robi. Naprawdę? Tak, moja babcia bez przerwy zaciąga, bo ona jest z Lwowa. No będzie lepiej tylko w Lwowie. Cisza! Ty, Wiś, naprawdę jesteś głupi. Tak? To pani nie widziała mojego brata. No, ma dobrego brata, naprawdę. Co można inwestować? To może, proszę pani, znowu ja. Inwestować można w lokaty, w nieruchomości, w fundusze inwestycyjne, w papiery skarbowe. Bardzo ładnie, pieczareczka, dobrze. Wiecie, co to jest giełda? Ja wiem, znaczy mój tato gra na giełdzie. Ten cwaniaczek spod sklepu? Tak, rozstawia stolik między samochodami i zasuwa w trzy karty.
Robciu, ale ja nie mówię o giełdzie samochodowej, ale o takiej, gdzie się obraca akcjami. Wiecie, co to są akcje? Akcja to jest coś takiego, co się zataja w oświadczeniu majątkowym, jak się składa. W takich bzdurach to akurat jesteście świetni, wyśmienici. Widzę, że tylko Przemuś wie coś, nie coś o bankach, się dzisiaj przygotował i za to w nagrodę dostaje piątkę. Tak, proszę pani, ja wiem coś, nieco o bankach i dlatego tak, nie zgadzam się z naszymi politykami, sprzedajnymi politykami, którzy większość polskich banków oddali w ręce zachodniego i blisko wschodniego kapitału. Gdyby Roman Dmowski żył, to by zrobił z tym porządek. Dobrze, Przemusiu, w takim razie zamiast piątki po prostu postawię ci dzisiaj takiego plusika malutkiego ołóweczkiem. O, proszę. Ja na przykład, chłopcy, inwestuję w obligacje. Przy pani zarobkach, jak pani zarabia 1200 kuźwa na rękę, sama pani mówiła. To skąd pani ma pieniądze w ogóle na inwestowanie w obligacje? A co się stało z naszymi spadkami na komitet rodzicielski? Dzwonka nie słychać, won na przerwę. Bzieć. Jestem. Dolny. Jest. Markowski. Obecny. Woźniak. Jestem. Ziziula. Nie ma. Gdzie jest? Na siłowni. Dlaczego nie w szkole? Uznał, że po siłowni da sobie lepiej radę w życiu niż po szkole. No, chyba niestety ma rację. Patrzę, chłopcy, na wasze stopnie. Wygląda to wszystko jak w styczniu 45 roku. Tragedia i ruina. Chyba nie zdacie. Panowie, zbiórka dla chłopa, latrumne dla szkopa. Dzisiaj troszeczkę lepiej, ale ciągle czuję swąd spalenizny. To co pani proponuje? Jest mała szansa, żebyście zdali, mała, ale jest. Dobra. Co trzeba zrobić? Opowiem wam, chłopcy, o swoich marzeniach. Zawsze marzyłam, żeby w swoim domu, w piwnicy, zrobić gabinet odnowy biologicznej. Żeby zlikwidować tam gruz, który leży i żeby doprowadzić prąd, żeby się tam znalazła glazura, żeby ściany były tynkowane. Dobra, to potrzebujemy na to tydzień. Góra 4 dni. 4 dni w 4? W 3. W 3? Jak to? Tobie, Robercie, chciałabym się zwierzyć z innego swojego marzenia. W sklepie AGD na Suwalskiej jest bardzo piękny, różowy odkurzacz. I co? Nic, po prostu jest bardzo piękny. Dobrze, potrzebuję plan budynku, system alarmów i grafik, kiedy się zmieniają strażnicy. Nie interesuje mnie to wszystko. Rozumiem. Ostro pani gra. Kulawy? Jest robota na Suwalskiej, tak. Mogą być trupy. Mhm. Dobrze. A załóżmy, że to wszystko się uda. To co dostaniemy w zamian? Macie 3 na koniec roku. 3+. 3 i bez dyskusji. Imponuje mi pani. Całe społeczeństwo trzeba na nich wziąć za ryj. Może wygłosiłaby pani wykład na spotkaniu mojej młodzieżówki endeckiej Nowa Falanga? Zaczynacie jutro o 7 rano. Przed wami, chłopcy, najtrudniejszy egzamin. Egzamin z życia. Moja matka to ogląda.